Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że mam tę sposobność, by inaugurować kolejne już nasze spotkanie poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Nazywam się Magdalena Bogusławska, jestem dyrektorem Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli, który działa przy wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych. Bardzo cieszę się, że mogę zapowiedzieć kolejny warsztat, który ORKE, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, organizuje wraz z Fundacją Think i taką nieformalną grupą superbelfrów. Witam bardzo, bardzo serdecznie moje koleżanki, Kasię Gorzędowską i Agnieszkę Kubiak, które za chwileczkę poprowadzą ten warsztat. Jeśli Państwo pozwolą, wcześniej przekażę parę informacji organizacyjnych. Przede wszystkim ogromnie się cieszę, że mogę powitać osoby, które są z nami w siedzibie wydawnictw i które tutaj na żywo w tym świecie realnym, stacjonarnym uczestniczyć będą w warsztacie. Witam także bardzo serdecznie wszystkie te osoby, które łączą się z nami online. Wiem ze statystyk, które już do mnie dotarły, że spotyka się z nami ponad 3,5 tysiąca nauczycieli. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że tak wielu spośród Państwa zdecydowało się z nami być i bardzo wierzę, że to, co dzisiaj będą przekazywały moje koleżanki, będzie dla Państwa ciekawe, inspirujące i bardzo wartościowe. Wszystkich Państwa także zapraszam do udziału w tym warsztacie poprzez aktywność na czacie. Mogą Państwo na czacie zadawać nam pytania, wyrażać swoje uwagi, komentarze. My zaś na miarę organizacyjnych potrzeb będziemy starać się je przekazywać naszym prowadzącym. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Witam bardzo gorąco i przekazuję głos moim koleżankom. Tematem dzisiejszego warsztatu będą sprawdzone, skuteczne sposoby na wykorzystanie technologii na lekcjach. Dziękuję bardzo, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy na kolejnym warsztacie poświęconym wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu. Przedstawimy Państwu skuteczne sposoby na lekcje STIC. Przedstawimy proste, zarazem bezpłatne narzędzia pozwalające na urozmaicenie lekcji, w szczególności poprzez wykorzystanie prostych gier edukacyjnych. Jak wiemy, wielu nauczycieli wzbrania się przed stosowaniem nowych technologii w nauczaniu, uważając, że te tradycyjne metody są dla uczniów przede wszystkim bardziej skuteczne, prostsze, wreszcie zdrowsze. Jednak nie zawsze takie podejście, naszym zdaniem, nie jest ono słuszne, ponieważ w ten sposób nie wzbogacamy swojego warsztatu pracy jako nauczyciele, nie podnosimy swoich kompetencji, a tym samym nie pozwalamy uczniom skutecznie uczyć się z wykorzystaniem wszystkich narzędzi, które mają wokół siebie, w swoich plecakach, w swoich kieszeniach, wreszcie w swoich domach. Wielu nauczycieli uważa, że szczególnie małe dzieci powinny bawić się, powinny biegać, rysować, pisać, malować, a niekoniecznie spędzać czas przed ekranem komputera, czy też przed tabletem, czy korzystając ze smartfona. Jednak my powinniśmy starać się połączyć dwa światy, połączyć świat cyfrowych tubylców, czyli naszych uczniów, którzy niejako wyrastają z nową technologią wokół siebie, którzy korzystają z komputera, którzy dotykają ekranów dotykowych smartfonów i tabletów. Także powinniśmy zachęcać do rozsądnego korzystania z TIC. To TIC ma nie przesłonić nam całej lekcji, nie przesłonić nam całych zajęć, ma wspierać nauczyciela w tym, aby osiągał wraz z uczniami cele założone przez siebie na początku lekcji. Zachęcamy do mądrej cyfryzacji, do rozsądnego stosowania TIC, a rolą nauczyciela jest kierowanie tym, aby uczniowie właśnie w ten rozsądny sposób z TIC korzystali, aby nie wykorzystywali swoich urządzeń tylko do spędzania czasu na portalach społecznościowych, czy też wyłącznie do tego, aby korzystać z gier, ale żeby uczyć się, nabywać wiedzę, nabywać umiejętności przydatne, które będą im przydatne w XXI wieku.
starajmy się połączyć te dwa światy. Rozpoczęłam nasz wykład, nasz warsztat od tego, dlaczego warto korzystać z TIC. Następnie przedstawimy Państwu, tak jak wspomniałam, proste, bezpłatne narzędzia, które można wykorzystać, aby uatrakcyjnić lekcje. Potem postaramy się podsumować, zakończyć nasz warsztat dyskusją i myślę, że taką niespodzianką będzie na koniec również ankieta, w której Państwo wezmą udział. Poproszę teraz koleżankę o przedstawienie modelu SAM. Witam Państwa serdecznie. Agnieszka mówiła przed chwilą o mądrym, kierowanym wykorzystaniu TIC w edukacji. Ja chciałabym Państwu przedstawić model SAMR. To są cztery kroki, cztery etapy, cztery poziomy wykorzystania technologii w edukacji. Pierwszy poziom, który jest najczęściej stosowany w tej chwili w szkołach, to zwykłe zastąpienie. Zastąpienie nie ma tutaj żadnej wartości dodanej, nie ma zmiany funkcjonalnej. Po prostu to, co robiliśmy do tej pory na papierze, robimy teraz na komputerach, czyli taki pierwszy poziom to zamiast pisać na kartce papieru wypracowanie, piszemy je w edytorze tekstu. Zamiast korzystać z książki, korzystamy z podręcznika, który jest po prostu zwykłym przełożeniem na ekran komputera. Mapę myśli można robić na kartce, teraz robimy na przykład na tablecie. To jest ten pierwszy podstawowy sposób, akurat dla nas najmniej atrakcyjny. Drugi poziom to już rozszerzenie, czyli korzystamy z tych technologii, ale dodajemy jakąś wartość. Tutaj na przykład w edytorze tekstu możemy korzystać ze sprawdzania pisowni, możemy korzystać ze słowników, z anglojęzycznych, z jakichś innych, do języków obcych. Robimy to, co poprzednio, ale technologia pomaga nam tutaj ulepszyć to, co do tej pory. Do wystąpienia, tak jak na przykład my to teraz robimy, zamiast tylko mówić, wspieramy się prezentacją multimedialną. Tak samo możemy korzystać z podręczników, e-podręczników, z multibooków, gdzie oprócz zwykłej treści, którą mamy po prostu w książce, mamy również jakieś ćwiczenia interaktywne czy animacje. Te dwa pierwsze poziomy są najczęściej stosowane w szkołach. Najprostsze są do wprowadzenia i zazwyczaj nauczyciele się do nich ograniczają. Ja chciałabym Państwa zachęcić do wejścia na dwa wyższe poziomy. Trzeci poziom to modyfikacja, przeprojektowanie zadań. Technologia tutaj nam pozwala wejść trochę wyżej. Przykład, który za chwilę Agnieszka przedstawi, możemy pracować w chmurze. Otwierają nam się zupełnie nowe możliwości. I czwarty, najwyższy poziom to jest redefinicja. Mamy nowe zadania, wcześniej niemożliwe bez zastosowania technologii. Zamiast zwykłego omówienia materiału, uczniowie mogą tworzyć z nauczycielem na przykład film omawiający daną lekturę. Uczniowie mogą stworzyć e-booka, album czy cokolwiek innego interaktywnego, co będzie do wykorzystania z innymi uczniami. Możemy tworzyć webquesty, projekty edukacyjne. Uczniowie aktywnie pracują, tworzą tak naprawdę. Także te dwa poziomy najwyższe są najbardziej dla nas interesujące w tym momencie, są najtrudniejsze, ale mam nadzieję, że dzisiejsze narzędzia, strony, które pokażemy, pozwolą Państwu przejść o ten krok dalej. Dziękuję tutaj Marcinowi Zarodowi, który udostępnił mi swoje polskie tłumaczenia, bo zazwyczaj są anglojęzyczne. Marcin tutaj też podesłał mi te przykłady, które mi Państwa tutaj, które podałam. Przejdziemy dalej. Agnieszka opowie o chmurze. Tematem, który teraz chciałabym rozpocząć, jest współpraca w chmurze. Współpraca zarówno nauczycieli między sobą, jak i nauczycieli z uczniami, czy też nauczycieli z rodzicami również. Tak naprawdę ta forma współpracy jest dostępna dla każdego. Z form współpracy w chmurze chciałybyśmy dzisiaj wspomnieć o takich formach jak konto Google, Dropbox, Evernote, Blogger i również Learning Apps i wszystkie aplikacje, wszystkie strony, na których Państwo zakładają swoje konto i logują się, bo to też są przykłady pracy w chmurze. Zacznę od konta Google. Zakładając konto Google, mamy dostęp do wielu, tak naprawdę bardzo wielu usług. Ja wybrałam do dzisiejszej prezentacji trzy, mianowicie poczta Gmail, dysk Google
oraz kalendarz Google. Moim zdaniem są to najbardziej przydatne w pracy nauczyciela narzędzia. I na czym ta praca w chmurze polega? Polega ona na tym, że pliki, które przesyłamy na przykład na dysk Google, nie muszą być zapisane na naszym komputerze. Są tak naprawdę na naszym koncie, które mamy stworzone na serwerze Google. Ja chciałabym Państwu tutaj, zalogowałam się na swoje konto, zarówno Google, jak i następnego narzędzia, o którym za chwileczkę wspomnę. Zalogowałam się na swój dysk. Mam dosyć spore zasoby już na tym swoim dysku, ale nie jest moim celem pokazywanie ich Państwu, tylko sposób, w jaki możemy współpracować, właśnie mając konto na Google. Wybrany folder, czy też wybrany dokument, który stworzyłam i mam przesłany na swój dysk Google, więc mam go w chmurze, mogę udostępnić nauczycielom, uczniom, osobom, z którymi chcę współpracować. Jest to bardzo proste. Zaznaczam folder, który chcę udostępnić. Klikam ikonę z takim człowieczkiem, z plusikiem. I pojawia mi się takie okienko do udostępniania. Na razie jestem tutaj tylko ja, właściciel, i jest dostęp do tego folderu jest prywatny. Mogę to zmienić, udostępniając osobom, którym chcę udostępnić, wpisując e-mail wybranej przeze mnie osoby. Obok wpisanego e-maila mamy informację, czy ta osoba, której udostępniamy, może edytować, czy tylko wyświetlać udostępniony przeze mnie dokument bądź folder. I oczywiście, jeśli chcemy udostępnić, to klikam wyślij. Konto Google umożliwia nam tworzenie dokumentów, umożliwia nam tworzenie prezentacji, ponieważ wszystkie dokumenty i prezentacje na tym koncie mogą się znaleźć. I możemy wspólnie, w czasie rzeczywistym, jednocześnie dwie osoby siedzące w różnych miejscach w swoich domach edytować dokument, zmieniać jego treść, dodawać komentarze, więc jest to naprawdę bardzo wygodna forma współpracy pomiędzy, tak jak powiedziałam, nauczycielami, czy też nauczycielami i uczniami, bądź też innymi osobami. Wspomniałam również o kalendarzu. Wspomniałam również o kalendarzu. To też jest bardzo użyteczne narzędzie. Możemy tworzyć kalendarze pod różną nazwą. Może to być kalendarz klasówek, może to być kalendarz naszych zawodowych, związany z naszymi zawodowymi obowiązkami. I dzięki temu, że prowadzimy ten kalendarz, mamy przypomnienia i nic nam nie umknie. Jest to, dziś rozmawiałam z Kasią, jakie wykorzystanie tego kalendarza może być właśnie w pracy z uczniami. Mogą mieć udostępniony przez nauczyciela taki kalendarz, w którym są terminy sprawdzianów, kartkówek, więc o wszystkim na bieżąco uczniowie mają w ten sposób przypominane. Również zachęcam do założenia tego konta Google, ponieważ jest tam też opcja poczty i naprawdę dużo różnych funkcji, ale to już poprzez, myślę, samodzielne zapoznanie się z funkcjami tej poczty. Myślę, że Państwo zechcą się zapoznać. Kalendarz, dokumenty. O dokumentach wspomniałam, że możemy tworzyć prezentacje, możemy tworzyć dokumenty, możemy udostępniać rysunki, grafikę. Przykładem współpracy w chmurze jest też takie niebieskie pudełko Dropbox. Można uzyskać dostęp do Dropboxa, zakładając konto na dropbox.com. I zasada udostępniania plików i tworzenia, przesyłania ich na ten
do chmury, tak, Dropbox, jest taka sama. Tworzymy folder, klikając na ikonę z plusikiem, nazywamy go tak, jak sobie życzymy, klikamy, aby go otworzyć i następnie klikamy na ikonę z dokumentu z plusem, aby do tego folderu dodać dokument. Pokażę to może na swoim koncie Dropbox. Dany folder, żeby go utworzyć, klikam sobie ikonę folderu z plusem. Nie chce nam zadziałać. Jeszcze raz. Mamy okienko do wpisania nazwy folderu, na przykład warsztat. I klikam, aby go otworzyć. Ten folder mi się w tym momencie tworzy na moim koncie Dropbox. Mamy warsztat. Otwieram ten folder, on jest w tym momencie pusty i mogę do niego dodać poprzez kliknięcie tej ikony z ikony dokumentu z plusikiem, mogę wybierając plik dodać go do swojej chmury. Zaleta pracy z narzędziami, które umożliwiają nam przechowywanie plików w chmurze, jest taka, że mamy dostęp do swoich plików, dokumentów, prezentacji tak naprawdę z każdego komputera, logując się po prostu na swoje konto. Wspomniałam również o narzędziach, które przedstawiłyśmy Państwu na poprzednim naszym spotkaniu, jak i przedstawimy dziś. Omawiałyśmy aplikacje Learning Apps, a tak naprawdę poszukiwanie materiałów na stronie learningapps.org. Jest to też przykład pracy w chmurze, ponieważ mamy utworzone swoje konto i wszystkie gry, wszystkie zadania dla uczniów, które z pomocą tej aplikacji tworzymy, znajdują się na naszym koncie. Mamy do nich dostęp również z każdego komputera, na którym na swoje konto się zalogujemy. Możemy tworzyć aplikacje, zapisywać je na swoim koncie, możemy przeszukiwać, wyszukiwać sobie interesujące nas aplikacje i też je zapisywać, aplikacje innych użytkowników i w dowolnej chwili po zalogowaniu się mamy do nich dostęp z każdego komputera. Kasia wspomni jeszcze o kolejnym przykładzie pracy w chmurze Evernote. Tak, ja bardzo nalegałam, żeby dodać to narzędzie. To jest moje ulubione. Evernote pozwoli Państwu na zapisanie w jednym miejscu wszystkich notatek, wiadomości głosowych, zdjęć bądź stron internetowych, które chcecie, żeby były dostępne dla Was w każdej chwili, w każdym czasie. Ja Evernote mam zainstalowany na komputerze, na smartfonie, na tablecie. Teraz jak przed chwilą Państwu prezentowałam model Summer, to miałam właśnie te przykłady zapisane na Evernote w chmurze. Także w każdym momencie mam dostęp do swoich notatek. Wykorzystuję to prywatnie również, zawodowo. Także mam różne notatki do lekcji, czy scenariusze zajęć, czy nawet pomysły zapisuję lekcji, które chciałabym przeprowadzić, albo coś mi wpadnie. Jak chodzę właśnie na różne warsztaty, szkolenia, konferencje, to także zapisuję to sobie w chmurze, bo jednak takie kartki pisane długopisem najczęściej mnie osobiście ginęły, natomiast w chmurze mam do tego dostęp w każdej chwili. Także zachęcam Państwa do założenia sobie konta. Również dostęp przez przeglądarkę jest do tej aplikacji, także warto przetestować. Jeżeli mają Państwo w domu komputer, w szkole komputer, no nie trzeba tych dokumentów przenosić, można mieć i tu, i tutaj dostęp. Wszystko jest oczywiście bezpłatne. Do takiego podstawowego użycia spokojnie wystarczy bezpłatnie konto. Druga sprawa to Blogger, czyli platforma do tworzenia blogów. Blogger w Polsce tak naprawdę to jest Blogspot, bo takie mamy końcówki adresów.
Jest to serwis blogowy, bezpłatnie udostępniany przez Google. Jak założą Państwo konto, o którym wspominała tutaj Agnieszka, to również od razu za pomocą tego konta macie Państwo dostęp do tworzenia blogów. Jest to bardzo prosty, bardzo intuicyjny serwis. Dzisiaj niestety nie mamy na to czasu, ale zachęcam do przetestowania. Mam nadzieję, że może jeszcze się kiedyś uda poprowadzić jakiś warsztat albo wykład na temat blogów. Jest to naprawdę bardzo proste. Wiele osób mnie pyta, jak to robić, czy to jest trudne. Ja mówię, żeby po prostu spróbować, bo jest bardzo intuicyjne i nie ma żadnych problemów z założeniem bloga klasowego, szkolnego, czy nawet swojego własnego nauczycielskiego. Ja tak zaczęłam tworzyć swój blog, o którym Państwu mówiłam na poprzednim wykładzie. Właściwie tak naprawdę dla siebie, bo chciałam zebrać te wszystkie materiały, które gdzieś tam znajdowałam w sieci w jednym miejscu i tak pomyślałam, że może spróbuję to zrobić na blogu. No i stąd zaczęła się moja przygoda taka dłuższa właśnie z blogowaniem i Stick. Mówimy na razie teoretycznie o narzędziach, o stronach. Pokażemy Państwu teraz z Agnieszką przykłady współpracy zdalnej. Pierwszy punkt zostawię Agnieszce do omówienia, bo ona jest autorką. Natomiast ja powiem o tym, jak powstała ta prezentacja, którą Państwo widzicie na ekranach. To jest prezentacja stworzona w tej chwili na koncie Google, w dokumentach Google'a. My z Agnieszką cały zeszły tydzień nad nią pracowałyśmy zdalnie. Mieszkamy w różnych miastach, pracowałyśmy o różnych godzinach nad tą prezentacją. Wspólnie udało nam się wypracować to, co Państwo dzisiaj widzą. Było to bardzo wygodne, mamy to zapisane też w chmurze, więc dostęp do tego miałyśmy również dzisiaj w pociągu, jak do Państwa jechałyśmy. Jest to naprawdę bardzo wygodne. Pierwsza prezentacja z pierwszego wykładu była robiona w Prezi. Prezi też działa w chmurze, dostęp jest z dowolnego urządzenia. Drugi przykład to blog Kostki na Matmie. Ja sobie pozwolę włączyć. Blog stworzony na Blogerze, o którym przed sekundą mówiłam. To jest bardzo ciekawa historia tego bloga, ponieważ u nas w grupie Super Belfrzy powstała jakaś dyskusja na temat zabaw gier dydaktycznych na matematyce. Na początku zaczęło się od klas 1-3. I wątek, w którym rozmawialiśmy z superbelframi, z nauczycielami na temat właśnie tych gier, strasznie nam się rozrósł. Każdy wrzucał jakieś tam swoje pomysły, swoje gry. Ponieważ nasza grupa działa na Facebooku, to w pewnym momencie przestaliśmy, mówiąc kolokwialnie, ogarniać ten wątek. I jedna z koleżanek, Ania Grzegory, postanowiła przerzucić to na bloga. I w ten sposób właśnie powstał blog dostępny dla wszystkich. My z koleżanką, która uczy również w podstawówce, Asią Palińską, dodałyśmy swoje dla klas 4-6 gry. I tak powstał właśnie blog w chmurze dla nauczycieli dostępny z grami i zabawami matematycznymi z kostkami. Oprócz tego moi uczniowie pracują w chmurze nad projektami. Mieliśmy w tym semestrze projekt WebQuest i ja, żeby ich pilnować, czy oni faktycznie pracują, a nie robią wszystkiego na ostatnią chwilę, poprosiłam o to, żeby pracowali w chmurze, ponieważ są bardzo zajętymi ludźmi i mają dużo zajęć pozalekcyjnych, sportowych i edukacyjnych. W związku z tym mieli też problem ze spotkaniem się, więc ja powiedziałam, ok, załóżcie w takim razie dokument, udostępnijcie mnie, żebym miała do wglądu. I będziecie mogli współpracować. I faktycznie to zdało egzamin. Były drobne problemy na początku, bo to dzieci też muszą się nauczyć nowego rodzaju współpracy, ale ja też miałam dostęp do tego, widziałam, że oni faktycznie pracują, a nie zostawiają wszystko na ostatni dzień czy niedzielę wieczór przed zaliczeniem projektu. Oprócz tego w chmurze mogą Państwo tworzyć różne dokumenty. Możecie Państwo między sobą w szkole współpracować, między nauczycielami, czy jeżeli robicie jakieś konkursy, jakieś przedstawienia, wydarzenia szkolne. Można współpracować między nauczycielami a rodzicami. Wychowawca na przykład może udostępnić jakiś dokument, w którym razem z rodzicami zaprojektuje, nie wiem, wycieczkę czy jakieś wyjście pozalekcyjne, zależnie co w której szkole się dzieje. Również uczniowie między sobą potrafią współpracować w chmurze. Na końcu tego wykładu pokażemy Państwu formularz jako prosty sposób zbierania informacji. Ja też będę pytała, jaki program, jaka strona Państwu się najbardziej podobała. A teraz oddam głos na chwilę Agnieszce, która opowie o tym pierwszym projekcie.
projekt Oszyw smartfona w Europejskim Tygodniu Języków. To był projekt, który przygotowywałam wspólnie z Super Belfrem Marcinem Zarudem. Mieszkamy również w różnych miastach, w różnych miejscach i też edytując wspólnie dokument Google, tworzyliśmy materiał dla nauczycieli języków obcych na Europejski Tydzień Języków. Był to materiał dla nauczycieli anglistów. Zbieraliśmy adresy przydatnych stron internetowych, przydatnych dla właśnie anglistów i również adresy, z których można pobrać aplikacje zarówno na Android, jak i na Maca. I za pomocą kodów, znaczy te linki do stron i do tych aplikacji zamienialiśmy w kody Quick Response. Powstał artykuł na blogu Super Belfrów na ten temat i taki wspólnie opracowaliśmy taki załącznik właśnie z kodami QR, które następnie udostępniliśmy innym nauczycielom, aby umieścili je w różnych miejscach w swoich szkołach, aby uczniowie za pomocą smartfonów czy też tabletów mogli skanować te kody i uzyskiwać dostęp do miejsc, w których mogą znaleźć ciekawe materiały do nauki języka angielskiego. Artykuł wspólnie z Marcinem napisane na blogu Super Belfrów pod tym samym tytułem Ożyw smartfona w Europejskim Tygodniu Języków. Ten dokument powstał we wrześniu ubiegłego roku. Przejdziemy za chwilę do omówienia interaktywnych gier i ćwiczeń, programu do interaktywnych gier i ćwiczeń. Ja Państwa poproszę o otworzenie takiej strony. Zebrałyśmy razem z Agnieszką na Padlecie, na narzędziu, o którym mówiłyśmy w pierwszym wykładzie. Wszystkie linki, które tutaj się pojawiają na prezentacji, bo wiem, że internauci, którzy są w domach przed komputerami, na poprzednim wykładzie mieli ograniczony dostęp do tych linków. Również Państwo musieli je wpisywać ręcznie do przeglądarki. Także ja pokażę adres Padleta. Proszę wpisać sobie padlet.com/KGORZ/wykladTIK. Mam nadzieję, że na czacie ten link się już pojawił. Wszyscy będą mogli sobie otworzyć. Ja pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj są wszystkie linki, o których będziemy mówiły. O koncie Google, Dropbox, Blogerze i Evernote już mówiłyśmy. To jest do sprawdzenia sobie w wolnej chwili po wykładzie w domu. Za chwilę Agnieszka będzie mówiła o Learning Apps. Wystarczy kliknąć w tym miejscu, pokażę. Otwiera się strona i ja zalecam, żeby zjechać sobie na dół i kliknąć Source, czyli źródło. I wtedy w nowej zakładce w przeglądarce otworzy się Państwu cała strona w pełnym formacie i będzie można sobie korzystać z niej bez problemu. Także to jest taki zbiór dla Państwa, dla internautów w szczególności, żeby mogli na bieżąco być z nami i śledzić to, co robimy. Pokażemy teraz interaktywne gry i ćwiczenia. Dlaczego je pokazujemy? Pokazujemy je dlatego, że same stosujemy i są one naprawdę atrakcyjne dla uczniów. Dzieci się bardzo aktywizują. Są ciekawe, świetnie same też z tych narzędzi korzystają, tworzą te gry, o czym też powiemy. Takie gry i ćwiczenia pobudzają wyobraźnię, angażują dzieci, pozwalają lepiej zrozumieć temat, jak i wprowadzają element rywalizacji, co dzieci lubią najbardziej. Także zachęcam do otworzenia w tym momencie zakładki z Learning Apps i Agnieszka już tutaj opowie wszystko na ten temat. O Learning Apps mówiłyśmy na poprzednim wykładzie, ale tylko zachęcałyśmy do korzystania z jednej jakby opcji, czyli wyszukiwania aplikacji, które mogą nam się przydać w pracy. Aplikacji gotowych, stworzonych przez innych nauczycieli. Dziś chciałybyśmy zaprezentować również inną odsłonę Learning Apps, czyli samodzielne tworzenie aplikacji. Przypominam, że jest to aplikacja bezpłatna, bardzo szybka i prosta w obsłudze, o czym za chwileczkę, mam nadzieję, Państwo, jak i internauci się przekonają. Duża baza gotowych ćwiczeń została zaprezentowana ostatnio, natomiast dziś chcemy zaprezentować to, jak Państwo dokładnie pod swoją lekcję, do swojego przedmiotu mogą stworzyć aplikację.
Pierwszą z aplikacji, którą chciałabym omówić, są Milionerzy. Jest to quiz, który przypomina ten rzeczywisty teleturniej Milionerzy. Jest pytanie, czy też jakieś zagadnienie i 4 możliwe odpowiedzi do tego pytania. Ja podam pokażę przykładowy taki teleturniej Milionerzy i liczę tutaj na Państwa współpracę i wybór jednej możliwej odpowiedzi. Quiz dotyczy bezpieczeństwa w internecie. Kiedy poznam nową osobę przez internet, to mogę podać jej jedynie swój numer telefonu, mogę podać jej tylko swój adres zamieszkania, nigdy nie mogę podawać jej ani numeru telefonu, ani adresu zamieszkania, mogę podać jej swój numer telefonu i adres zamieszkania. Chciałabym usłyszeć, która odpowiedź jest prawidłowa? C. Klikamy C. I oczywiście już pierwszy poziom za nami, 500 zł mamy. Rozmawiając z kimś przez internet, mogę podać swój numer telefonu, swoje imię i nazwisko, swój adres zamieszkania, swój internetowy pseudonim, tak zwany nick. D. Jeśli otrzymam niemiłą wiadomość z internetu, to roześlę ją do innych osób, powiem o tym osobie dorosłej, odpiszę równie niemiło, nikomu o tym nie powiem. B. Mhm. Myślę, że na tym pytaniu poprzestaniemy. Oczywiście mamy jeszcze kilka kroków do miliona. Ale ja zachęcę w tym momencie do stworzenia samodzielnie takiego quizu Milionerzy. Ach, jeszcze Kasia mi podpowiada, żebym kliknęła źle i wtedy przegraliśmy. Musimy spróbować jeszcze raz, próbujemy od początku. Dlatego tworząc bazę tych pytań, będziemy zachęcać do tego, aby na każdym poziomie trudności, czyli od tych najłatwiejszych pytań za tak zwane 500 zł, aż do miliona, żeby na każdym poziomie było kilka pytań, ponieważ po kliknięciu złej odpowiedzi jesteśmy przenoszeni jakby do początku i uczeń, który zaczyna od tych samych pytań, później klika już mechanicznie i nie myśli nad tym, jaka jest treść pytania. Ja sobie przejdę teraz na stronę Learning Apps. O to samo poproszę Państwa. Jesteśmy na learningapps.org. Przeglądaliśmy aplikację poprzednim razem tutaj. Dziś będziemy tworzyć aplikację. Jeżeli chcemy, aby ta aplikacja była dostępna dla nas później, musimy sobie utworzyć konto. Nie będziemy tego teraz w tym momencie robić, ponieważ stworzyć aplikację możemy również bez swojego konta, tylko nie będziemy mieć do niej później dostępu. Klikamy tworzenie aplikacji. I mamy wybór, całą tutaj gamę aplikacji, z których możemy skorzystać. Po lewej stronie, gdzie są zadania typu wybór, pierwsza opcja to Milionerzy. Klikamy i pojawia nam się takie okienko do tworzenia aplikacji. Klikamy tworzenie aplikacji i możemy rozpocząć działanie. Pierwsze nasze zadanie to nadanie tytułu naszemu quizowi. Na przykład szkolenie TIK. Możemy, ale nie musimy wpisywać polecenie. To już zależy od nas. I teraz przechodzimy do pytań. Pytania za 500 zł są najłatwiejsze, czyli tworząc bazę naszych pytań, zaczynamy właśnie od tych pytań najłatwiejszych. Podajemy pytanie, prawidłową odpowiedź oraz 3 nieprawidłowe. Tak jak powiedziałam, za 500 zł możemy tą bazę tych najłatwiejszych pytań stworzyć większą, dlatego dodajemy kolejny element i to są wszystko pytania za 500 zł. Przechodzimy do pytań łatwych za 1000. Również proponuję stworzenie kilku.
i tak aż do 1 000 000. Ja spróbuję wspólnie z Państwem jedno pytanie wpisać. Może poproszę jakieś sugestie? Jakieś zwykłe, proste pytanie, takie przydatne w pracy z dziećmi. 2 plus 2 równa się, Kasia podpowiada. I prawidłowa odpowiedź, żebym się nie pomyliła. Przepraszam, tutaj. Tutaj damy może 5, 6 i niech będzie 7. Ja zostawię to jedno pytanie, ponieważ nie będziemy poświęcać tyle czasu na tworzenie większej liczby pytań. I nasze pytanie pojawiło się tutaj. Jak Państwo zapewne zauważyli, kliknęłam na samym dole już taki przycisk Zobacz podgląd i zakończ. I tutaj jest nasze pytanie. Oczywiście możemy zobaczyć je w wersji pełnoekranowej. Klikamy dobrą odpowiedź, bo taką zaznaczyliśmy. Jeżeli odpowiada nam stworzona przez nas aplikacja, zapisujemy ją, ale tylko możemy ją zapisać, jeżeli mamy konto. Jeśli nie, niestety no nie mamy do niej dostępu, przepada nam. Zachęcam do stworzenia teraz przez Państwa takich aplikacji, takich pytań w aplikacji Milionerzy. Czy udało się? Klikamy tworzenie aplikacji. Tak, tu mamy wybór po lewej stronie Milionerzy. Tak, tworzymy. Po zalogowaniu mam dostęp do swoich aplikacji. Moje aplikacje i ten quiz o bezpieczeństwie, który na początku robiliśmy, otworzę sobie ten quiz. Poniżej, pod quizem, mamy linki do udostępniania. Pierwszy link to jest ten, który mam otwarty w tym momencie. Drugi to jest wersja pełnoekranowa, że uczniowie nie widzą tego, co jest poniżej, tylko widzą sam quiz. No i jest również kod do osadzenia na stronie. Kolejna aplikacja również z Learning Apps to Krzyżówka. Już pokażę teraz przykładowo, jak działa taka krzyżówka, w jaki sposób uczniowie ją rozwiązują. Mamy po rozwiązaniu krzyżówki możemy uzyskać hasło. Rozwiązanie możemy mieć w postaci hasła, a aby pojawiły się pytania, uczniowie klikają na cyferkę i wpisują odpowiedź. Jak stworzyć taką aplikację? Już to zamkniemy. Tworzenie aplikacji również w tym samym miejscu. I teraz w zadaniach typu wpisywanie pierwsza opcja to krzyżówka. Również klikamy tworzenie aplikacji i początek mamy dokładnie taki sam. Podajemy tytuł. Podajemy tytuł, opcjonalnie polecenie, jeśli chcemy, jeśli nie, nie musimy tego robić. I teraz widzieli Państwo na tej mojej krzyżówce był jakby podłożony pod nią obrazek, ponieważ była to krzyżówka z okazji Dnia Świętego Patryka przygotowana przeze mnie na lekcję, więc podłożony był symbol koniczynki, tło koniczynki. Natomiast Państwo mogą poprzez kliknięcie wybierz obraz wybrać tło dla swojej krzyżówki, albo możemy poszukać w Wikipedii, albo wklejając konkretny już link, gdzie wiemy, że dany obraz się znajduje, lub też, z czego ja najczęściej korzystam, obrazek, który jest zapisany na naszym komputerze. Teraz, jeśli chodzi o pytanie. Pytanie może mieć formę tekstu, może mieć formę obrazu, tekstu do odczytania, pliku dźwiękowego, bądź też filmu.
wpisujemy, klikamy sobie na przykład, że chcemy, żeby to było pytanie tekstowe i słowo szukane poniżej. Dodajemy kolejne elementy. Opcjonalnie można podać hasło, które będzie rozwiązaniem krzyżówki, takie jak pokazałam na przykładzie. Wpisujemy również informację zwrotną dla ucznia, na przykład super, znalazłeś prawidłowe rozwiązanie, albo świetnie, gratuluję, to już zależy od Państwa inwencji. I oczywiście klikamy zobacz podgląd i zapisz. Ja nie wpisałam tutaj pytań, więc nie będzie tej mojej krzyżówki. Mogę pokazać tą przykładową i jeszcze wcześniej stworzona przeze mnie też z podłożonym obrazkiem. Kolejna również bardzo fajne narzędzie to wykreślanka, ale tu już oddam głos Kasi. Wykreślanka jest bardzo lubiana przez uczniów. Świetnie się sprawdza na tablicy interaktywnej. Można zrobić ciekawy wstęp do lekcji, zależnie od tematu. Szukamy tych słów, które są po prawej stronie. Ja widzę na razie jedno. Zaznacza się na zielono. Żeby stworzyć taką aplikację, również wchodzimy w tworzenie aplikacji. Szukamy po lewej stronie wykreślanka. Klikamy. Można obejrzeć przykłady innych nauczycieli, którzy tworzyli taką aplikację. Lub jeśli mamy pomysł na swoją aplikację, tworzymy ją. I tak wszystko wygląda podobnie do tego, co opisywała Agnieszka. Tutaj jest wszystko bardzo intuicyjne i dobrze opisane w języku polskim. Jeśli komuś nie zmienił się język na polski, to po prawej stronie na górze można wybrać taką strzałkę. Jest wiele języków do wyboru, w tym język polski. Podajemy nazwę aplikacji, ewentualnie opis, można podać tapetę i wpisujemy słowo i wskazówkę do słowa. Mamy wiele aplikacji, trzeba po prostu chwilę spędzić nad tym, ułożyć, zrobić taką wykreślankę i sprawdzić samemu, jak to działa. Ja pokażę jedną rzecz, którą ja lubię w Learning Appsach i mówiłam ostatnio. Jeśli weźmiemy sobie wykreślankę, mamy przykłady. Te przykłady, na przykład wezmę liczby, jestem matematykiem, więc akurat moja branżowa wykreślanka. Mamy wykreślankę. Jest ona zrobiona w ten sposób. Podoba mi się, ale chciałabym coś dołożyć albo zrobić mniej tych słów. Mogę kliknąć utwórz podobną aplikację i będę miała dostęp do tej aplikacji, która została już zrobiona przez kogoś, w tym momencie przez Joannę Palińską. I mogę dodać swoje rzeczy do tej aplikacji, do tej wykreślanki, bądź odjąć to, co jest dla mnie za trudne, czy dla moich uczniów za trudne. To jest naprawdę fajna opcja, można skorzystać i zachęcam Państwa do tego, skorzystać z tego, co już jest gotowe i zacząć od dostosowania do swoich potrzeb, a później jak już Państwo nabiorą wprawy w tworzeniu tych aplikacji, to można po prostu zacząć od zera, tak jak to właśnie pokazujemy teraz. Mam nadzieję, że przeglądają Państwo razem z nami te aplikacje. Te linki do przykładów ja też zamieściłam na Padlecie, one są w linku tekstowym, także jakby ktoś chciał w domu wrócić do tych przykładów konkretnych z jakiegoś powodu, które pokazujemy, to również jest to dostępne. Kolejny przykład, też lubiany przez uczniów, to gra Memory. Możemy tutaj wstawiać teksty, możemy wstawiać obrazki. Memory jest bardzo proste. Sprawdza się na tablicach, sprawdza się na tabletach bądź urządzeniach mobilnych uczniów. Tutaj jest język angielski, akurat mamy obrazek i mamy słówko, musimy połączyć. Jest dość duże to memory, trudne, także warto na przykład do tego memory kilku uczniów zachęcić na tablicy interaktywnej do działania wspólnego, współpracy. A jak stworzyć to memory? Podobnie do tego, co robiliśmy poprzednio, tworzenie aplikacji. Szukamy sobie memory, w tym momencie nazywa się to w aplikacji Learning Apps Znajdź Pary. Znajdź Pary to memory, tworzenie aplikacji. I ja tutaj teraz przez to nie będę przechodzić, natomiast za chwilę podam Państwu link i stronę, w której znajdziecie Państwo naprawdę świetny materiał wideo, taki wideo samouczek, który krok po kroku pokaże, jak zrobić takie karty memory, jak przygotować obrazki, bo jest to troszkę, może być dla niektórych problematyczne, ale
naprawdę Joanna Palińska przygotowała świetny przykład i zaraz pokażemy. I jeszcze jedna rzecz, którą zachęcam, żebyśmy zrobili razem, to odsłoń obrazek. Najpierw pokażę, jak to wygląda. Mamy kilka kategorii, w tej aplikacji 6 i musimy wybrać odpowiednie słowa. Może poproszę o pomoc. Co zakładamy na głowę, jak rozumiem, tak? Tak, co zakładamy na głowę. Co zakładamy na głowę? To ja myślę, że kapelusz, tak? Co zakładamy na rękę? Myślę, że rękawiczki. Co zakładamy na stopę? Skarpetki. No i tutaj jakiś obrazek się pod tym kryje. Uczniowie będą chcieli zobaczyć, co to za niespodzianka na nich czeka. Proszę przejść razem ze mną w tworzenie aplikacji. Wybrać teraz odsłoń obrazek. Kategoria przyporządkowanie mniej więcej po środku odsłoń obrazek. I tak samo jak pokazywałam wcześniej, można podejrzeć przykłady innych nauczycieli, dostosować do swoich potrzeb, albo jeśli mamy pomysł, zacząć od tworzenia aplikacji. Tutaj mamy to szczęście, że już mamy trochę podpowiedzi. Stworzyli nam 3 grupy: miasto, kraj, rzeka. Nadam sobie tytuł. Przykładowa. I też zachęcam Państwa, żebyście spróbowali to zrobić razem ze mną. Mamy grupę pierwszą: miasta. Możemy dopisać swoje miasto. Dopiszmy to, w którym jesteśmy. Dopiszemy jeszcze kraj. Możemy zrobić grupę czwartą. Co Państwo proponują? Miasto, kraj, rzeka. Co może być jeszcze? Województwo. Proszę sobie popróbować do 6 grup tematycznych, a terminów tyle, ile Państwo chcą. Wybieramy rozmiar, można dodać informację zwrotną, czyli to, co uczeń otrzyma po poprawnym wykonaniu ćwiczenia. Klikamy na samym dole niebieski przycisk zakończ podgląd. I mamy teraz aplikację, którą stworzyłam przed chwilą. Wybieram miasto, wybieram rzekę. Nie dodaliśmy teraz obrazka, więc nic się nie pojawi. Trzeba sobie spróbować samemu. Ja pokażę Państwu jeszcze. Wrócę ponownie do pasuj. Dodamy tło. Jak dodać tło? Na samym początku mamy tło i można dodać obraz. Tak jak Agnieszka wspomniała, można to zrobić z Wikipedii, z adresu internetowego obrazka albo z komputera. Pokażę Państwu stronę, z której można bezpłatnie pobrać w tak zwanej domenie publicznej obrazki. Ten adres też jest na Państwa padlecie. To jest Pixabay. I w tym miejscu szukacie Państwo obrazka. Ja bym chciała na przykład, już blisko jesteśmy wakacji, plażę ukryć pod tym znajdowaniem obrazka. Znalazłam obrazek. W tym serwisie, jeszcze raz powtórzę, wszystkie zdjęcia są dostępne w domenie publicznej, także możemy bezpłatnie, nawet bez podawania autorstwa, wykorzystać, także nam się tutaj przyda. Kopiujemy adres obrazka, kliknęłam prawym przyciskiem kopiuj adres obrazka. Wracam do mojej przykładowej aplikacji, wklejam adres obrazka, użyj obraz. Widzę tutaj na podglądzie, że się dodało poprawnie. Przejdę, zobacz podgląd i zakończ. I sprawdźmy, czy mamy. Widzą Państwo, że właśnie się odkrywa obrazek. Tak, zwróciłam przed chwilą uwagę, że źle wpisałam tutaj słowa. Łódzkie, mazowieckie wpisałam po przecinku i pojawiły się razem. Powinniśmy dodać tutaj średnik między wyrazami. I w ten sposób za pomocą prób i błędów można właśnie nauczyć się dość szybko obsługi tej aplikacji. Ja może zerknę, co Państwo robią, bo mam nadzieję, że robią razem z nami tą aplikację. Udało się coś zrobić? Aha, tutaj... Pani się zainteresowała innymi aplikacjami. Jest ich naprawdę sporo i trzeba wybrać to, co Państwu pasuje, co Państwa uczniom będzie pasowało. Zachęcam do przetestowania, bo tego jest naprawdę sporo, ale warto zacząć od czegoś,
od jednej, od dwóch aplikacji. Proszę pokazać to narzędzie również uczniom na lekcji, jak tworzyć te aplikacje. Ja też zadaję, to mówiłam chyba też na pierwszym wykładzie, jako pracę dodatkową dla uczniów chętnych, dla uczniów zdolnych, którzy robią dla młodszych klas na przykład takie aplikacje. Po mojej weryfikacji merytorycznej jest baza gier, które można wykorzystać w kolejnych latach czy w innych klasach. Mamy jeszcze Wisielca. Wisielec to w ramach rozrywki, w ramach wprowadzenia w temat, ewentualnie powtórzenia. Tutaj mamy Wisielca, który nie ma dodanej wskazówki, także może wybiorę innego. Wszyscy myślę, że wiedzą, jak wygląda Wisielec. Popularna gra nawet na kartce papieru. Ja pamiętam ze swojej szkoły, że graliśmy w Wisielca na tablicy po prostu. Jedna osoba miała w głowie hasło, a reszta zgadywała. Tu są przykłady Wisielca. Na przykład owoce. Po angielsku, jak jest pomarańcza. Wpiszmy źle coś. Już dokończę. A, skończyliśmy. Ciekawa gra w ramach rozrywki. Może nie na całą oczywiście lekcję, ale jako taki przerywnik naprawdę, naprawdę się sprawdzi. Też w prosty sposób Agnieszka tutaj opisała, jak zrobić taką aplikację. Ta prezentacja będzie dla Państwa dostępna, także proszę sobie popróbować w domu. Ja natomiast chciałabym Państwu pokazać, co uczniowie, w tym momencie to będą uczniowie Joanny Palińskiej, którzy mówią, dlaczego lubią grać w te gry z Learning Apps. Uczniowie Asi Palińskiej mówili akurat o stronie, którą ona stworzyła z grami, na której zamieszcza swoje aplikacje, jak i aplikacje, które tworzą jej uczniowie. Ja przejdę teraz do tej strony, bo tam też znajdują się te instrukcje, o których przed chwilą Państwu mówiłam.
Ten link jest też na Padlecie, także w domu można sobie przejrzeć na spokojnie. To są tutoriale, takie samouczki wideo krótkie na temat tworzenia konta, tworzenia milionerów. Również jest taki poradnik, jak przygotować obrazki do gry Memory, jak zrobić to Memory, o które pokazywałam, jak zrobić wykreślankę. Także jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem z tworzeniem aplikacji, to tutaj zachęcam do odwiedzenia tej strony. Tak samo mogą Państwo przejrzeć gry. Jeżeli ktoś jest matematykiem, to tutaj znajdzie całą listę gier tworzonych właśnie przez Asię Palińską i jej uczniów. Zachęcam do odwiedzenia. Jeżeli podobała się Państwu strona Learning Apps, a myślę, że jest tam wiele do zeksplorowania, to również spodoba się Państwu strona EducaPlay. Jest to dość nowy serwis, jest rok, półtora. Cały czas się rozwija, co chwila coś nowego dodają. Również to jest serwis do tworzenia interaktywnych gier i ćwiczeń. Są też gotowe przykłady. Tutaj taka wartość, której nie ma Learning Apps, jest taka, że są tam rankingi, czyli jeżeli uczniowie są zalogowani, mogą grać w gry na przykład stworzone przez Państwa i wtedy są oceniani za szybkość wykonywania, za poprawność wykonywania, są punkty. Rankingi to jest coś, co dzieci lubią, lubią się porównywać, kto jest lepszy, kto jest szybszy. Jest wiele rodzajów ćwiczeń, to też zostawiam Państwu do przejrzenia w domu. Nie będziemy tego dzisiaj omawiać, po prostu wspominamy, że jest alternatywa do Learning Apps, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić. Jest dużo bardziej atrakcyjny graficznie też, tak? Learning Apps zatrzymały się na pewnej szacie graficznej, natomiast EducaPlay wygląda bardziej nowocześnie. Są zagadki, quizy, wykreślanki, tak samo to, co w Learning Apps, ale są również wideo quizy, są interaktywne mapy, także jest kilka aplikacji, które warto przejrzeć. Mogą Państwo tak samo jak w Learning Apps opublikować grę, zamieścić linka albo zamieścić grę na stronie internetowej klasy, szkoły czy Państwa stronie internetowej nauczycielskiej. Tak jak wspomniałam, są rankingi, punkty. Widzą Państwo też, kiedy uczniowie grali w tą grę, także naprawdę zachęcam. Jest duża baza ćwiczeń. Natomiast to, co mi się nie podoba w tej bazie ćwiczeń, to nie ma podziału na przedmioty jeszcze. W Learning Apps, jak Państwo widzieli, są, jest matematyka, jest przyroda, jest biologia, chemia, nawet religia, WF chyba nie, ale angielski, naprawdę jest tego sporo. Natomiast tu akurat nie ma, trzeba sobie po prostu poprzeglądać, ale myślę, że strona się rozwija dość aktywnie, także na pewno się to zaraz zadzieje, że będą te kategorie. Pokażę przykład takiej gry z EducaPlay. Otwiera mi się od razu w okienku. Reklamę jakąś można zamknąć. Klikamy start. To jest gra stworzona przez Agnieszkę. Tak? Tak. Przez Agnieszkę, osobiście. Purple, kurczę, trafiłam. Green. Proszę sobie przejrzeć dostępne aplikacje po wejściu na EducaPlay. Link jest też na Padlecie. Klikamy Learning Resources. I tutaj Państwo widzą, można sobie po języku przesortować, jeżeli chcemy mieć gry czy ćwiczenia w języku polskim. Są typy gier, czyli jeżeli chcemy zrobić krzyżówkę, możemy znaleźć krzyżówki, ale tak jak mówiłam, niestety nie ma tego podziału po przedmiotach. Kolejnym hitem, jak Kasia powiedziała, który chciałabym Państwu zaprezentować, są Zondle, gry edukacyjne, które możemy samodzielnie tworzyć. Adres strony do tworzenia gier edukacyjnych to zondle.com. Jak utworzyć taką grę? Grę tworzy się naprawdę w bardzo prosty sposób. Oczywiście podobnie jak w tego typu aplikacjach określamy temat, tytuł naszej gry. Dodajemy tagi, czyli słowa kluczowe, po których nasza gra może być odnaleziona i tworzymy pytania. Ja pokażę na swoim koncie, w jaki sposób utworzyć grę Zondle. Jestem zalogowana na swoim koncie. Do tego, aby te gry tworzyć, dobrze jest właśnie założyć sobie na początku konto. I teraz w jaki sposób stworzyć grę? Tutaj jest kilka moich przykładowych gier, a zaczynamy od utworzenia tematu. Podajemy tytuł naszej gry.
na przykład szkolenie, dodajemy tagi, dodamy sobie na przykład tik, możemy sobie dodać komputer, tik i przechodzimy dalej. Dodaj nowe pytanie. Jakie rodzaje pytań możemy utworzyć w naszych grach edukacyjnych? Pytania wielokrotnego wyboru, prawda, fałsz, obrazek lub tekst. Jeżeli sobie rozwiniemy tutaj listę tych popularnych, to jest jeszcze dopasowywanie, jest układanie słów czy zdań w kolejności. Te są jednak najpopularniejsze, czyli na przykład kliknę sobie pytanie, no na przykład prawda, fałsz, tak? I utworzyłam sobie zdanie. Warszawa jest stolicą Polski i określam, czy to jest prawda, czy fałsz. Jeżeli nasze stwierdzenie jest fałszywe, muszę przejść na fałsz. Jeżeli prawdziwe, a tak jest w tym wypadku, klikam sobie true. Zapisuję pytanie i dodaję kolejne pytania do utworzonej przeze mnie gry szkolenie. Kolejne pytanie, również określam je jako prawdziwe bądź fałszywe i zapisuję. Ja pokażę Państwu przykładowe gry stworzone przeze mnie. Jedna to będzie na przykład części mowy. Zawarłam tam kilka pytań polegających na tym, aby uczniowie określili, czy dane słowo jest na przykład przymiotnikiem, rzeczownikiem czy czasownikiem. I klikam sobie Games for Students. Wyświetla mi się tutaj mnóstwo dostępnych gier, w które uczniowie mogą zagrać właśnie wykorzystując tą bazę pytań i ten temat. Wybiorę taką grę, która może tutaj najszybciej nam uda się ją przeprowadzić. Książka. Czy jest to przysłówek, rzeczownik, czasownik czy przymiotnik? Jeśli klikam dobrze, przechodzę dalej. Kolejne. I tak do końca. Ta sama baza pytań może być wykorzystana w innej grze. Na przykład uczyć się. Łapię tego sondelka, który ma prawidłową odpowiedź. I jak Państwo zauważyli, jest to ta sama baza pytań, czyli różne możliwości dla naszych uczniów na podstawie tej jednej bazy pytań. Inna gra, którą chciałam pokazać, może też sobie wybiorę, o, w ten sposób, wybór spośród dwóch obrazków. No tutaj nam się coś nie wyświetliło, chyba było Boots. I jeszcze też z pytań wielokrotnego wyboru. Tutaj są o różnej tematyce, do pory roku nawet można sobie dopasować, bo są jakieś zimowe z bałwankiem również. No wybiorę sobie. Chłopiec wybrał się sam do lasu, ponieważ chciał nazbierać jagód na imieniny mamy. Jest to oczywiście pytanie do książki na jagody, do treści tej książki na jagody, więc ja sobie klikam i jeżeli kliknęłam dobrze odpowiedź, no to w jakiejś tam atrakcyjnej formie tutaj dla ucznia jest. Kliknęłam nieprawidłowo, więc nic się nie dzieje. Dopiero jak kliknę dobrze, to dalej nasza gra trwa. W ten sposób. To były pytania wielokrotnego wyboru, było pytanie prawda, fałsz. Jest też taka opcja zagrania w zondle
zespołowo. W prezentacji znajdą Państwo przykłady pytań, które przed chwileczką pokazywałam. Jest również zamieszczona instrukcja wideo pani Jolanty Okuniewskiej, jak stworzyć, jak szybko stworzyć grę w Zondle, więc zachęcam też do tego, aby po warsztatach tą instrukcję sobie obejrzeć. A gra zespołowa, gra do pytań wielokrotnego wyboru. Oczywiście bardzo fajnie to działa z tablicą interaktywną, ale niekonieczna jest tablica interaktywna, wystarczy projektor i ekran, a uczniowie odpowiadają na pytania za pomocą urządzeń mobilnych, bądź też, jeżeli jesteśmy w pracowni komputerowej, możemy skorzystać z komputerów. Jeszcze raz powiem i zachęcę do tego, żeby jednak spróbować w domu quiz, pytania wielokrotnego wyboru, bo tylko przy takich pojawi nam się taka informacja, że jest dostępna opcja Zondle Team Play. Po kliknięciu, tak jak prosiłam Państwa, podajemy uczniom adres zondle.com/tp, podajemy ID i podajemy hasło. Jeszcze raz. I po tym, jak uczniowie zalogują się jakby do tej gry, tak, wybierają sobie literkę, pod którą literką ich zespół jest i odpowiadają na pytania. Jest tam też opcja nie tylko zdobywania punktów za poprawne odpowiedzi, których drużyna udzieli, ale jest też możliwość, jest taki bonus, czyli uczniowie decydują, czy chcą zakręcić kołem fortuny i zyskać dodatkowe punkty. Także zachęcam do samodzielnego przetestowania. Niestety nie udaje nam się tutaj zalogować gracza, nawet jednego, ale myślę, że warto spróbować w domu. Co jeszcze oferuje nam Zondle? Możemy stworzyć sobie, dodać uczniów na naszym koncie. Uczniowie mają swój login i hasło i nie jest wymagane dla nich posiadanie tutaj takiego konta, jak my posiadamy, tylko logują się przez nas podanym loginem i hasłem. Ja sobie stworzyłam swoją klasę. Na razie jest tutaj pięcioro uczniów. Mam podgląd na to, w jaki quiz grali, jaki wynik osiągnęli. Mogę, znaczy za poprawne odpowiedzi, za dobre wykonanie, za dobre rozwiązanie quizu otrzymują taką wirtualną walutę, czyli zolary. I mamy tutaj liczbę zdobytych zolarów, które uczeń zarobił grając w określone gry, które ja przypisałam uczniom, ponieważ nie wszystkie gry, które Państwo widzieli tutaj, są dostępne dla moich uczniów. Ja daną grę, na przykład quiz o zwierzętach już mam, ale powiedzmy tą świąteczną, ustawiam, klikając Set Topic to Students, że chcę, aby to moja klasa, właśnie ta, grała, miała tą grę dostępną. Pozostałych moi uczniowie nie widzą, tylko te, które im przypiszę. Co jeszcze tutaj w dzienniku możemy podejrzeć? Możemy przyznać, tutaj mamy też ranking, możemy przyznać odznakę. Jeżeli uczeń wyróżnia nam się, zadajemy jakąś grę, możemy tutaj przyznać odznaki naukowca, czy za wspaniały wysiłek, czy też uczeń dnia. To zależy już tutaj od Państwa. Można sobie utworzyć swoją odznakę ze swoim obrazkiem, wybierając z komputera obrazek. I jest to taka nagroda na koncie ucznia. Możemy też zwiększyć ilość tych zolarów, które uczeń ma na koncie poprzez kliknięcie tutaj tej łapki. Jest to nagroda za dobre zachowanie na przykład.
I jeszcze taka opcja Teacher Goodies. Ustalam sobie dla swojej klasy, za ile dolarów będzie jakaś rzeczywista nagroda, czyli łączymy tutaj wirtualny świat i rzeczywisty, że na przykład uczeń, który zdobył 1000 dolarów, jest... ma na przykład dodatkowe nieprzygotowanie w półroczu, czy też jest zwolniony z jakiejś odpowiedzi, tak? Nauczyciel wyrywa do odpowiedzi i ta osoba w tym dniu jest bezpieczna, tak jak kiedyś funkcjonował na przykład szczęśliwy numerek. I te zolary uczeń wymienia na taką realną nagrodę. I myślę, aha, jeszcze możemy sobie przeszukać również dostępne gry, wpisując tutaj tytuł interesującej nas gry. Tak jak przy Learning Appsach było przeszukiwanie, tak i tutaj możemy sobie poszukać tematów. W tym miejscu tworzymy temat, tak jak powiedziałam i pokazałam przykłady pytań. Dziennik dodajemy uczniów, uczniowie zarabiają zolary i zachęcam do wypróbowania tego, co nam się dziś nie udało, czyli Team Play. Instrukcja do tego, jak zagrać właśnie zespołowo z uczniami, będzie dostępna w prezentacji. Jest zarówno adres tej strony, na którą uczniowie muszą wejść i co po kolei należy zrobić. Jeżeli chcą Państwo przeczytać coś więcej, to zapraszamy również na blog Super Belfrów. Tam jak stworzyć własną grę edukacyjną jest artykuł pani Moniki Walkowiak. Również przykładowe gry znajdziecie Państwo w prezentacji. Grę pani Jolanty Okuniewskiej i pani Moniki Walkowiak. Więcej gier na blogu Super Belfrów. W takim dziale gry edukacyjne, gamifikacja. Kasia tutaj zrobiła zrzuty ekranu, aby pokazać Państwu, że bardzo dużo tych gier tworzonych właśnie przez Super Belfrów jest z wykorzystaniem Learning Apps i Zondli. Tutaj jest przykład gry Zondla. Ten link oczywiście też będzie dostępny na Padlecie. Gry edukacyjne, gamifikacja. Mamy tutaj kategorie matematyczne, logopedyczne, angielskie. Klikniemy przykładowe. I przykładowa gra. Tak, język angielski dla klas młodszych. Klikam i to jest akurat ta gra, którą też wcześniej pokazałam. Może jeszcze jakąś matematyczną. Ile to klocków? Mam nadzieję, że dam radę. Type the answer to the question, then click on check answer to see if you're correct. Ojej, ile było? 7? Sprawdzimy. Niestety, nie miałam racji. Tym razem było dobrze. Zachęcam do przeczytania o grach i wypróbowania gier na blogu Super Belfrów. Kiedy powinniśmy stosować, kiedy możemy stosować interaktywne gry i ćwiczenia? Zarówno sprawdzą się na lekcjach, jak i na zajęciach dodatkowych z tablicą interaktywną, ale tak jak wspomniałam, nie tylko. Czasem wystarczy nam rzutnik i laptop czy komputer. Gry możemy zarówno wprowadzać stosować podczas wprowadzania nowego tematu, jak i podsumowania, utrwalenia, powtórzenia, czy też jako taki przerywnik, który nam zaktywizuje uczniów. Możemy, tak jak Kasia wspomniała, zadawać tworzenie takich gier jako pracę domową dla chętnych uczniów. Nie tylko się bawią w ten sposób, ale też przygotowują na przykład ciekawe pytania związane z tematem i jest to też dla nas możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu ten temat opanowali.
kiedy się nie sprawdza stosowanie gier. Jeżeli oczywiście nie dysponujemy odpowiednim sprzętem w klasie, jeżeli nie mamy dostępu do internetu, bądź ten dostęp jest ograniczony w jakiś sposób, nie polecamy gier do stosowania na całej lekcji, tak jak na początku wspomniałam, że to wspomaganie naszej pracy przez TIK nie powinno całej lekcji zdominować. I gdy uczniowie nie myślą, tylko mechanicznie klikają, tutaj odniosę się jeszcze raz do milionerów. Jeżeli będziemy mieć większą bazę pytań stworzonych dla uczniów, to wyeliminujemy tutaj to mechaniczne klikanie. Ale kiedy widzimy, że uczniowie tylko próbują przejść dalej po to tylko, żeby się bawić, a nie uczą się w tym momencie, to na pewno gry edukacyjne się nie sprawdzą. I przechodzimy do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy, jaką jest Kahoot. I tutaj oddaję głos Kasi. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak zakończyłam ostatni wykład, mówiłam, że korzystam z takiej strony, z takiej aplikacji, która powoduje to, że uczniowie potem przychodzą i mówią, że Pani Kasiu, my to byśmy tyle ćwiczeń nigdy na kartce nie rozwiązali. Można dyskutować, czy można jakieś inne tutaj sposoby wprowadzić, żeby jednak na kartce rozwiązywali, na pewno. Natomiast to jest aplikacja, która się nazywa Kahoot. To jest bezpłatna platforma, na której stworzycie Państwo bardzo atrakcyjnie wizualne quizy. Mogą Państwo wykorzystać urządzenia mobilne uczniów, bądź komputery w szkole. To wszystko zależy od tego, do czego mamy dostęp. Ja osobiście korzystam właśnie z urządzeń mobilnych uczniów. Zawsze się znajdzie jeden smartfon na parę, na trójkę. Raczej nie ma z tym problemu. Jeżeli tylko mamy Wi-Fi w szkole dostępne dla uczniów, otwarte dla uczniów, warto przetestować. Ja korzystam z Kahoot na lekcjach powtórzeniowych i doszło już do tego, że jak tylko uczniowie widzą, że się zbliżamy do końca danego działu, to już mnie dopytują, kiedy ta lekcja powtórzeniowa, już się nie mogą doczekać, kiedy materiał skończymy, żeby pograć. A tak naprawdę grają, ale się uczą. To nie jest gra dla gry, ale to jest naprawdę solidne powtórzenie i zaraz mam nadzieję, że Państwu pokażę, jak to wygląda, jak to robię na lekcji. Strona do tworzenia quizów nazywa się getkahoot.com. Na padlecie jest ten link. Strona dla logowania uczniów jest trochę inna, ale o tym za chwilę. Za chwilę mam nadzieję, że razem stworzymy taki quiz i będę prosić Państwa, żebyście zagrali razem z nami. Jeden warunek, który musi być spełniony, żeby to się udało, to dobry internet. Tu trzeba mieć dobry internet, nie zadziałają sieci komórkowe czy tam GPRS-y, które uczniowie mają w swoich czasami komórkach. To musi być mocne Wi-Fi szkolne. Pokażę Państwu przykład lekcji z Kahoot. To jest lekcja robiona w ramach projektu przez panią Martę Florkiewicz-Borkowską. To jest współpraca z Włochami. Tutaj dzieci z Polski, uczniowie z Polski, uczniowie z Włoch grali razem w quiz w jednym momencie. Pokażę krótki filmik. Państwo widzieli, uczniowie siedzieli przy komputerach, korzystali z pracowni informatycznej, nauczyciel wyświetlał quiz na ścianie, na tablicy i grali i naprawdę się świetnie bawili. Żeby stworzyć quiz, trzeba przejść na tą stronę, o której mówiłam, getkahoot.com. Proszę zrobić to razem ze mną. Naprawdę warto poznać dzisiaj to narzędzie, bo już od jutra mogą Państwo stosować. Żeby tworzyć ten quiz, trzeba mieć konto. Chwalą się na stronie, że założenie zajmuje tylko 30 sekund, także sprawdźmy. Nie trzeba potwierdzać rejestracji mailowo, także naprawdę da się szybko założyć to konto. Trzeba kliknąć po środku w ten fioletowy przycisk, który się zmienia na pomarańczowy, Get My Free Account. W pierwszym punkcie wybierają Państwo swoją rolę. Są Państwo nauczycielami, można wpisać szkołę. Dowolne dane podajemy. Mogą Państwo podać maila,
na którego będą przychodzić na przykład przypomnienia o haśle, ale ten mail nie jest weryfikowany dzisiaj. Także proszę sobie założyć to konto szybciutko. Myślę, że nie powinno być problemu. Ja pomogę. Ja już się zalogowałam. Dam minutę każdemu na założenie konta. Naprawdę warto. Udało się? Muszę te dane wpisać po prostu, tak? No. Tutaj w drugim punkcie najpierw wpisujemy nazwę użytkownika między 6 a 20 znaków. W drugim punkcie najpierw 6 do 20 znaków nazwa użytkownika, dopiero później mail i trzecie okienko to jest hasło. Ja potem Państwu również pokażę samouczek, który nagrałam dotyczący tego tworzenia tych quizów. Także jeżeli komuś się dzisiaj nie uda założyć konta, to po wykładzie będzie miał dostępny taki samouczek, gdzie ja po kolei omawiam, co należy zrobić. W pierwszym polu trzeba wpisać nazwę użytkownika, czyli ten mail dopiero do drugiego idzie. Mhm. Czyli ten mail tutaj musi się znaleźć, a tutaj nazwa użytkownika. Mhm. I od razu po zarejestrowaniu konta macie Państwo dostęp, tak jak widać u mnie na komputerze, do takiego panelu. I zaczynamy od stworzenia quizu. Klikamy tutaj, znak zapytania quiz, po samym środku. Zaczynamy od nadania nazwy. Nadajemy nazwę, klikamy go, fioletowy przycisk i zaczynamy wpisywanie pytań. Moje standardowe pytanie 2 plus 2 równa się. 2 plus 2 równa się. To jest też dość nowa strona, cały czas coś nowego się pojawia. Co mnie cieszy, ostatnio pojawiły się notacje spotęgowe i inne symbole do wstawiania matematycznych wyrażeń. Piszemy 2 plus 2 równa się, czyli tutaj na górze jest pytanie. Mogę dodać obrazek, dodaję odpowiedzi. Dwie odpowiedzi muszą być minimum. Standardowo na początku są cztery. Tym minusem szarym w kółeczku po prawej stronie Państwo usuwają pytania lub plusem dodają. Wpiszmy cztery pytania. 2, 3, 4 i 5. Musimy zaznaczyć, która odpowiedź jest poprawna. 2 plus 2 równa się 4, czyli ta odpowiedź, którą tutaj wpisałam, jest poprawna. Jeżeli zakończyliśmy tworzenie tego pierwszego pytania, klikamy na dole, proszę zerknąć, add question, kolejne pytanie, dodajemy pytanie. Pokażę, jakie tutaj mamy inne dostępne opcje. W pierwszym pytaniu dodałam po prostu pytanie tekstowe, cztery możliwe odpowiedzi. Nic innego nie zmieniałam. Mogą Państwo ustawić sobie limit czasu od 5 do 120 sekund. To się przydaje, jeśli są proste pytania, chcemy, żeby szybko dzieci coś liczyły, czy odpowiadały od razu na pytanie, to 5 sekund, 10. Jeżeli są zadania wymagające obliczenia czegoś jednak na kartce, w zeszycie, czy pomyślenia, to możemy wydłużyć ten czas. Również możemy zdecydować, czy za to pytanie będą punkty, czy nie, bo jeżeli będą punkty, to uczniowie są ocenieni i za poprawną odpowiedź, i za szybkość odpowiedzi. I tutaj pytanie, czy chcą Państwo, żeby były te rankingi, żeby dzieci się emocjonowały tym, czy na którym są miejscu, czy jednak na spokojnie tą grę przeprowadzimy po prostu w ramach przećwiczenia materiału. Można dodać też obrazek. W tym miejscu jest już zaznaczony obrazek. Przeglądamy. Ja gdzieś miałam... Gdzieś miałam chyba pobraną plażę. A jeśli nie, to zaraz znajdziemy coś. Mam plażę. Dodaję plażę. Możemy zadać jakieś pytanie. Dodałam cztery możliwe odpowiedzi, to jest morze, ustawię limit czasu na 10 sekund na przykład i mogę tak dalej dodawać tyle pytań, ile chcę tym białym przyciskiem. Jeżeli już mam wystarczającą ilość, klikam zielony przycisk next,
reorder questions i mogę teraz zmienić kolejność tych pytań. Również widzicie Państwo na podglądzie, czy był dodany obrazek, ewentualnie film też można dodać, ale to jest opcja testowa, także na razie jeszcze o tym nie wspominam. Ile sekund jest na każde pytanie, ile możliwych odpowiedzi. Jeżeli wszystko nam pasuje, jest poprawna kolejność, klikamy znowu zielony przycisk Next. Przechodzimy do opisu tego quizu. Możemy podać, w jakim jest zrobiony języku, akurat jest w języku polskim. Czy chcemy, żeby był publiczny? Domyślnie jest publiczny, czyli jak opublikują Państwo, zapiszą ten quiz, to każdy nauczyciel, który korzysta z tej strony, będzie mógł z niego korzystać. Jeżeli z jakiegoś powodu chcieliby Państwo, żeby to na razie pozostało dla Was, to proszę po prostu wybrać opcję private. Ja tak też zrobię, bo to jest tylko quiz testowy. Jeżeli będziemy publikować dla innych nauczycieli, tutaj warto opisać, dla kogo to robimy, no my zazwyczaj dla szkoły, na jakim to jest poziomie, krótki opis i tak zwane tagi, czyli krótkie słowa, które pozwolą innym nauczycielom na znalezienie tego quizu. Zachęcam, jak przetestują Państwo tą aplikację, tą stronę, do tworzenia takich quizów i publikowania jej dla innych nauczycieli, bo naprawdę można stworzyć dużą bazę ciekawych, gotowych ćwiczeń czy quizów. Jeżeli tutaj wpiszemy wszystko, klikamy Next, możemy dodać obrazek albo po prostu klikamy zielony przycisk Done. W tym momencie quiz został stworzony. Ja jeszcze podejdę do Państwa obecnych na sali, którzy coś tutaj próbują zrobić razem z nami. Udaje się? O, Państwo widzę, że tutaj stworzyli. I mamy teraz opcję, która się przyda nam w domu, bo ten quiz zaczniemy od tego, że stworzymy go w domu. Nie będziemy mieć uczniów do przetestowania, także trzeba sobie kliknąć preview. Tutaj ten pomarańczowy przycisk, preview. I mogą Państwo w domu sami z sobą zagrać. Klikamy tutaj, to co widzą Państwo po lewej stronie, to jest tak naprawdę to, co będą widzieli uczniowie na tablicy interaktywnej czy na rzutnikiem na ścianie. Klikamy na niebieski przycisk. Na razie ja nie zajmuję się innymi opcjami, które tam są dostępne, to zostawimy na inny moment. Chcemy zrobić prosty quiz i to widzą uczniowie. To, co jest po prawej stronie, to jest ich tablet, telefon, czy tak jak u Państwa, którzy są z nami na sali, komputer. I uczniowie sobie wchodzą na stronę, która jest podana tutaj i wpisują sobie PIN. Proszę na razie tego nie wchodzić razem ze mną, bo ja tylko robię to testowo. Państwo za chwilę ze mną zagrają. Uczniowie wpisali PIN, czyli logują się teraz do tej gry. O, widzę, że ktoś się zalogował ze mną. Ktoś będzie grał razem ze mną, chyba z internautów. Czy ktoś stąd? O, mam dwóch uczestników, jakiś internauta i ja. Także zagramy razem w te dwa pytania, które ułożyłam. I teraz tak, uczniowie widzą to, co jest po lewej stronie na tablicy. Muzyczka grozy. Dobrze. Muzyczkę można wyłączyć. Może teraz tak zrobimy, będzie prościej. Uczniowie odpowiadają na swoich urządzeniach czy na komputerze, ale widzą tylko cztery przyciski. Na odpowiedzi muszą patrzeć na tablicę. Odpowiedziałam źle. Jedna osoba odpowiedziała dobrze, jedna osoba odpowiedziała źle. O, nawet więcej osób nam weszło w trakcie. Pozdrawiam internautów. I drugie pytanie. A, muszę kliknąć na swoim urządzeniu mobilnym i w ten sposób Państwo sobie w domu możecie przetestować, czy ten quiz działa, czy obrazki się dobrze wyświetlają, czy jest dobra kolejność, czy wystarczająca ilość czasu, no tak po prostu od strony praktycznej. Quiz się skończył, wygrał pan internauta WF-iak, pozdrawiam serdecznie. Ja jako nauczyciel obsługuję tą tablicę, klikam End, pojawia się tutaj osoba, która wygrała, teraz internauci, a w klasie uczniowie mogą ocenić, czy ten quiz im się podobał, czy polecają. Tak, no mnie się podobał, niczego się nie nauczyłam, ale polecam. Tak, o, tu już dwie osoby odpowiedziały, trzy osoby odpowiedziały. Dziękuję internautom za aktywny udział. Trzy osoby odpowiedziały. Kończymy w tym momencie ten quiz. Mamy tablicę końcową i teraz opcja, której ja sobie bardzo cenię, to jest ściągnięcie wyników. Można ściągnąć wyniki do tych pytań.
które Państwo ułożyli, uczniowie moi muszą się wpisać imieniem swoim i zazwyczaj nazwiskiem. O, niestety nie zobaczymy pytań, bo Office się nie chce włączyć. Natomiast jest cała tabelka w Excelu, która pokazuje imię albo nick osoby, która grała, na jakie pytania odpowiedziała dobrze, na jakie pytania odpowiedziała źle. I to jest naprawdę cenne dla nas, dla nauczycieli, bo możemy sobie potem po takiej lekcji powtórzeniowej, gdzie mamy sporo tych pytań, ja zazwyczaj robię 15-20 pytań, zobaczyć, z którymi pytaniami był problem, gdzie szybko uczniowie odpowiadali, gdzie wolniej odpowiadali. Ja na przykład miałam nieraz tak, że ustawiałam na jakieś pytanie minuta, tak jak Państwo widzieli, że jest dostępny, że można w minutę ustawić czas pytania, a moi uczniowie w 10 sekund odpowiadali. Także byłam mile zaskoczona, że tak szybko potrafią zrobić zadanie, tak szybko liczą, a w innych momentach było jednak to za mało, na przykład minuta czy 30 sekund, trzeba było to wydłużyć. I takie statystyki pozwolą Państwu na przeanalizowanie też lekcji. Ja zaproszę teraz wszystkich Państwa do zagrania ze mną w quiz, który stworzyłam dzisiaj rano. Jak Państwo widzieli, tutaj kliknęłam wcześniej w moim profilu. Mam tutaj listę quizów, które stworzyłam. To jest quiz, który zrobiłam dzisiaj rano. Kliknęłam play, uruchamiam go i teraz zależnie od tego, jak szybki mamy internet w szkole czy w miejscu, w którym robimy ten quiz, tak szybko nam się pojawi tutaj PIN. I teraz poproszę Państwa, żebyście weszli na stronę kahoot.it. Internauci również. Mam nadzieję, że serwery wytrzymają. Nigdy nie testowałam z dużą ilością użytkowników. Maksymalnie chyba do 15 testowałam. Zobaczymy, ile dzisiaj wyjdzie. Już mamy 5 graczy. To jest PIN, który trzeba wpisać. Ja myślę, że przy 20 przerwę, żebyśmy nie mieli problemów technicznych, bo się dzisiaj z Agnieszką zastanawiałyśmy, ile Kahoot obsłuży uczestników. Chyba, że przetestujemy, czy się zalogują wszyscy. I zagramy w quiz, który ja stworzyłam dzisiaj. 6 pytań. Uh-huh. 11 użytkowników, 12. Opcja, która jest dostępna od niedawna, to możemy wyrzucać uczniów z niepoprawnymi nickami. Ja miałam taki problem z miesiąc temu. Prosiłam moich uczniów, żeby wpisali się imieniem, bo chcę ich znać z imienia, a nie z jakichś tam ich wymyślonych nickname'ów. No zawsze się znajdzie ktoś, kto przetestuje moją cierpliwość i się loguje inaczej. Teraz jest taka możliwość, żeby wyrzucić taką osobę. No nie będę tutaj internautów wyrzucać, o kurczę, 41 się osób zrobiło. To ja już przerywam, przepraszam. Można tam kliknąć nickname i wyrzucić taką osobę, która ma niepoprawny nick. Zachęcam do zagrania. Tylko proszę internautom pokazać tą planszę. Stolicą Stanów Zjednoczonych jest czerwone Belfast, niebieskie Los Angeles, żółte Waszyngton, zielone Londyn. Na razie mamy 7 odpowiedzi. Nie wiem, czy realizatorzy pokazują to, co jest na co jest wyświetlane. O, 50 odpowiedzi. Nigdy nie robiłam z taką ilością, ale to znaczy, że jest dobry internet tutaj, wytrzymuje. Chociaż jakby się 60 uczniów zalogowało w szkole, to myślę, że w szkole nie dałaby rady sieć. 59 poprawnych odpowiedzi, 5 odpowiedzi niepoprawnych, także ktoś się dał złapać na czerwone. Możemy pokazać obrazek, który był. Ten obrazek akurat był dla zabawy zrobiony, nie miał tutaj znaczenia dla pytania, chociaż jest to flaga faktycznie Stanów Zjednoczonych, ale ja na przykład tak robię, kończę pytanie, podsumowuję, patrzę, ile jest poprawnych odpowiedzi. Jeżeli się zdarzą jakieś niepoprawne odpowiedzi, to w tym momencie nie idę do następnego pytania, tylko wracam do obrazka, wracam do filmu, zależnie co zrobiłam, czy do pytania. Omawiam, uczniowie na przykład w zeszycie zapisują poprawne rozwiązanie, poprawną odpowiedź i dopiero idziemy dalej. Także tak trochę stopniuję te emocje, bo to naprawdę jest quiz, który emocje wyzwala i trzeba się zastanowić, w którym momencie go zrobić, bo jeżeli zrobimy na początku lekcji, to może być ciężko dzieci opanować do końca lekcji. Przechodzimy dalej. Wygrywa Iza. Pytanie drugie. Wynik działania 2 plus 2 razy 2. To ja przypominam o kolejności wykonywania działań. Najpierw mamy mnożenie, potem mamy dodawanie. Także to jest takie podchwytliwe pytanie. Czerwone to jest 8, niebieskie to jest 6, żółte to jest 4 i zielone to jest 10.
Czas nam upływa. Jakbym włączyła tutaj muzyczkę, to jest taka muzyczka grozy. Czas upłynął. Nie wiem, skąd się wzięło 69 osób, bo jak ja klikałam, to było 40, ale pozdrawiam serdecznie. 58 poprawnych odpowiedzi. Bardzo mnie cieszy ten wynik, że 58 osób znało poprawną odpowiedź. Przypomnę dla edukacji społeczeństwa, że najpierw robimy mnożenie, czyli 2 razy 2 to jest 4, 4 dać 2 to jest 6. Taką czułam potrzebę. Pozdrawiamy panią Izę i Hagnę. O, proszę, Agnieszka mi tutaj zna odpowiedzi chyba. I Edu News, rozumiem, że to jest Marcin na sali. Jaką figurę przestrzenną przedstawiono na rysunku? Będzie rysunek. Ostrosób czerwony, niebieski kwadrat, żółty walec, zielony sześcian. Sprawdzam wiedzę społeczeństwa. Możemy przerwać. Ja w tym momencie, jak widzieli Państwo, kliknęłam next, tak? Czyli mimo, że się czas nie skończył, ja kliknęłam dalej, tak? Jeżeli mamy taką sytuację, że uczniowie już odpowiedzieli na pytania, a jednak czas leci dalej, to możemy po prostu ręcznie przerwać, żeby nie czekać do tego momentu, aż czas zejdzie do zera. Dlatego o tym mówię, bo u mnie w szkole się czasami zdarza, mimo że mamy dobry internet, to czasami jest tak, że uczniowie są na przykład zalogowani, tak jak Państwo teraz, i na przykład no, Agnieszka teraz z nami gra, ale za chwilę jest coś nie tak z internetem i na przykład Agnieszka ma informację, że ma słabe połączenie i przestaje grać, a jednak to urządzenie zostaje tutaj w sieci i system myśli, że jeszcze Agnieszka musi odpowiedzieć na pytanie, a ona fizycznie nie ma możliwości, bo połączenie jej przerwało. Także ja też z uczniami też tak ustalam, że jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że przerwie im się dostęp do internetu, a zdarza się to, tak jak mówię, bo tutaj naprawdę trzeba mieć dobry internet, to po prostu dołączają do kogoś w grupie. To muszą Państwo już sami w domu przetestować, jak w szkole tak naprawdę, jaki macie internet, ile urządzeń może wziąć udział w takiej grze. Ale myślę, że kilka spokojnie powinno dać radę. 61 poprawnych odpowiedzi. Ja mogę wrócić teraz do obrazka. Ten obrazek akurat tutaj miał znaczenie w tym pytaniu, bo pytałam, jaką figurę przestrzenną przedstawiono na rysunku. Jest to sześcian. Dla osób odpowiadających na niebiesko, kwadrat to jest figura, która jest na płaszczyźnie. Przechodzimy dalej. Jeszcze dwa pytania, trzy pytania. Jaką figurę przestrzenną przedstawiono na rysunku? Nie, to jest jakiś błąd. To przechodzę dalej. To jest błąd. Coś nam nie wyszło. Coś nie wyszło. Tu było pytanie o chmurę wyrazów i nie wiem, dlaczego się źle zapisał quiz. Dlatego widzą Państwo, że warto ten quiz sprawdzić w domu. To, co pokazywałam na początku, ja tego dzisiaj rano nie zrobiłam. 10% z 50 zł to. I tu mam nadzieję, że będą odpowiedzi. Czerwony 10 zł, niebieski 15, żółty 5, zielony 25. Przerywam. Przechodzimy dalej. Przepraszam osoby, które nie zdążyły odpowiedzieć. Mogę też w tym momencie, w dowolnym momencie tak naprawdę, widzą Państwo tutaj po prawej stronie, end quiz now jest pod strzałką next, czyli jak jesteśmy w trakcie, jakbym miała tutaj na przykład 20 pytań, chciałabym przerwać, można w dowolnym momencie to zrobić. Z różnych powodów mogą Państwo chcieć przerwać quiz, bo na przykład coś nie wyszło, bo uczniowie nam się rozszaleli, czy jednak trzeba zająć się czymś innym. 59 poprawnych odpowiedzi. Mój quiz akurat się skończył. Wygrał internauta bądź internautka z nickiem Hagne. Zaraz jest Iza, Edunius, MK i Natalia R. Kończymy. Ja poproszę teraz o feedback, czyli informację zwrotną, czy się podobało, czy była zabawa, czy się czegoś nauczyliście. Myślę, że to akurat było... O, ktoś się czegoś nauczył, to się cieszę. Można też ocenić, czy się podobało. Powiem Państwu, że dzieci chętnie tutaj tą informację zwrotną udzielają i tak szczerze udzielają. Jeżeli ktoś się czegoś nauczył, to powie, to jeżeli ktoś się czegoś nie nauczył, to też to powie. No zazwyczaj na lekcjach powtórzeniowych to jednak większość rzeczy wiedzą i po prostu tą wiedzę utrwalamy, ćwiczymy, tak? Także oni po prostu mówią, że akurat dzisiaj akurat ćwiczyli, ale niekoniecznie się czegoś nauczyli, bo to wszystko wiedzieli.
no to ja się też cieszę, że akurat no, są dobrze przygotowani do kolejnych lekcji. Także mamy już 51 odpowiedzi, ja przejdę dalej. Mamy takie podsumowanie, jak Państwo widzieli, możemy zagrać jeszcze raz, zagrać w inny quiz albo ściągnąć te wyniki. Ja sobie te wyniki ściągnę z ciekawości i otworzę sobie w domu. Mogę Państwu potem na swojej stronie wrzucić taki zrzut ekranu, screen właśnie z tych wyników. Zobaczą Państwo, jak to wygląda od tej strony nauczycielskiej. Także ja już biegnę dalej, bo mamy mało czasu. Tak myślałam, że Kahoot się będzie cieszył popularnością. Uczniowie naprawdę lubią i są bardzo fajne rzeczy. Fajne rzeczy można z nimi zrobić. Obiecałam Państwu samouczek do Kahoot. Jest na Padlecie link. To jest samouczek, który ja nagrałam jakiś czas temu od początku, od logowania, od rejestracji konta, aż po stworzenie quizu razem z przetestowaniem tego quizu, co Państwu dzisiaj pokazałam. Po kolei, krok po kroku można sobie wejść i to zrobić. Jest jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć. Tak zwane QR kody. Agnieszka już tutaj wspomniała, że robiła taki projekt z kolegą naszym wspólnym. QR kody pozwalają Państwu zakodować jakieś informacje. Link do strony internetowej, jakiś tekst, film, wiadomość, numer telefonu, cokolwiek, co Państwo chcą. Można tworzyć takie zakodowane obrazki. Ja za chwilkę pokażę jak, ale najpierw pokażę przykłady. Po lewej stronie Krzysztof Jaworski i Marlena Beszterda zrobili w klasach 1-3 właśnie taką zabawę, że uczniowie jakieś ortograficzne zagadki mieli ukryte, czy ortograficzne reguły, nie pamiętam dokładnie, mieli ukryte pod takimi QR kodami. Jest to dla nich atrakcyjne, muszą się tutaj zaangażować, wstać z tego miejsca, pochodzić po sali i zeskanować te kody. Przy okazji się czegoś uczą. Po prawej stronie jest przykład, gdzie uczniowie pani Aleksandry Kamińskiej zrobili prezenty dla rodziców z ukrytymi życzeniami. To jest akurat jako ciekawostka, natomiast takie angażowanie uczniów z ich urządzeniami mobilnymi naprawdę zdaje egzamin. Ja w swojej szkole zrobiłam jako ciekawostkę, na korytarzu wywiesiłam zagadki matematyczne zakodowane właśnie pod QR kodami i oni mieli skanować sobie swoimi tymi urządzeniami mobilnymi. I potem te odpowiedzi do tych zagadek przychodzili i dostawali na przykład plusa z matematyki, zależnie od tego, na jakim poziomie to była zagadka i ile trzeba było czasu poświęcić na rozwiązanie. I to naprawdę spotkało się z ich akceptacją, radością, bardzo chętnie to robili. Za pomocą takich QR kodów mogą Państwo zakodować na przykład linki do ćwiczeń. Jeżeli chcieliby Państwo, zrobicie Państwo w Learning Appsach, w Zondlach, w EducaPlay, to czymkolwiek innym jakąś grę, albo znajdą Państwo grę, to zamiast podawać link i uczniowie tam wpisują na przykład, to można taki QR kod sobie stworzyć i oni tylko skanują odpowiednią aplikacją i od razu są przenoszeni do tej strony. Ja Państwu pokażę, jak zrobić taki QR kod. Są dwie strony, które ja polecam, chociaż jak wpiszą Państwo QR kod, to znajdzie się mnóstwo innych stron, na których można stworzyć i tu nie jest żadna filozofia, jak z każdej strony można skorzystać. Wybieramy typ, czy ma to być link, czy to ma być tekst, czy to ma być jakiś kontakt. Nas najczęściej w edukacji, w szkole interesują te dwie pierwsze ikonki, czyli na przykład strona internetowa. Ja wpiszę, zakoduję jeden obrazek. Skopiowałam z przeglądarki adres do bloga naszego superbelferskiego i od razu mam tutaj dostępny obrazek. Żeby go zeskanować, Agnieszka, mogę Cię poprosić? Trzeba mieć ściągniętą aplikację QR Code Reader albo czytnik QR kodów, trochę niżej. Są to aplikacje bezpłatne. Możesz pokazać? Zeskanował się kod, pojawił się adres i teraz ten adres można przejść bezpośrednio do tej strony, do ćwiczenia albo cokolwiek Państwo tam zapiszą. Jest jeszcze druga strona, która mnie też się podoba, bo te kody, które Państwo widzą, są takie czarno-białe. O, przyszliśmy od razu do strony, można zobaczyć. Prosty sposób, nie trzeba wpisywać
ręcznie. Ja dzisiaj, jak Państwu pokazywałam tego Padleta, prawda, musieli Państwo tam ręcznie sobie wpisać z klawiatury. Gdyby mieli Państwo takie urządzenia, ja mogłabym dać QR kod, klikamy i od razu pojawia nam się na tablecie na przykład. Pokażę jeszcze jedną stronę, ostatnią stronę w dniu dzisiejszym, która generuje bardzo ładne, graficznie atrakcyjne QR kody. Tutaj widzicie Państwo jeden, który zrobiłam wcześniej. Może ja pokażę, jak to wygląda. Jeszcze raz to skanowanie. A mogłabyś spróbować tutaj zeskanować? Trochę wygląda inaczej ten kod, jest kolorowy, jest atrakcyjny graficznie. Agnieszka teraz skanuje aplikacją. Trzeba tym takim prostokącikiem najechać na QR kod. Tutaj może się nie odczyta, bo jest za słaba... jasność jest słaba, ale z komputera, czy jak Państwo wydrukują taki kod, to nie ma najmniejszego problemu. Ja jak jechałam dzisiaj do Państwa PKP, to bilet sobie kupiłam przez internet i tam też są QR kody i pan konduktor skanuje ten kod swoim urządzeniem. I pojawiła się wiadomość, właśnie udało Ci się odczytać ten QR kod i adres mojego bloga. Bo to jest właśnie z mojej strony artykuł wzięty. Przejdźmy szybko do tej strony. Ostatnia rzecz dzisiaj. visualit.com. Bezpłatnie można stworzyć kilka takich atrakcyjnych QR kodów. Klikamy na ten różowy przycisk Create Yours. I teraz, tak jak wspomniałam, wybierają Państwo, czy to ma być link do strony internetowej, czy do czegokolwiek innego. Proszę sobie popatrzeć, co tutaj można zrobić. Możemy zrobić tym razem możemy zrobić tekst. Źle kliknęłam. Tekst QR code. Wpisujemy tekst, na przykład ja robiłam tak zagadki właśnie. Żeby odczytywać taki QR kod z tekstem, nie potrzeba połączenia z internetem. Żeby przejść do jakiejś strony, no to wiadomo, musi być internet. Tutaj tekst można odczytać bez dostępu do internetu. Robimy test, przechodzimy dalej. Wpisałam jakiś tekst i teraz można sobie wybrać grafikę, która nam się podoba. Weźmy na przykład znaczek maila. Preview, można zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tutaj można zobaczyć, proszę zobaczyć, jak będzie wyglądało i przetestować sobie, jak to wygląda. Można swój obrazek zamieścić. Zachęcam Państwa do potestowania tej strony, bo to naprawdę fajne rzeczy można zrobić i dzieciom się naprawdę podoba. To ja na zakończenie specjalnie umieściłyśmy jako ciekawostka. No nie jest aplikacja, z której będą Państwo korzystać na każdej lekcji, ale w ciekawy sposób można uczniom jakąś wiadomość czy jakąś grę zakodować. Agnieszka mówiła już tutaj o tym Europejskim Tygodniu Języków i właśnie te QR kody, które zrobiła z Marcinem Zarudem, właśnie wyglądają w ten sposób. Oni przygotowali taki dokument, który każdy anglista mógł sobie, czy inny językowiec, wydrukować i rozwieszali w szkole właśnie takie fiszki i uczniowie sobie chodzili w tym Europejskim Tygodniu Języków i takie polecane przez naszych nauczycieli aplikacje mogli zeskanować. Ja dziękuję Państwu za udział w tym wykładzie. Chciałabym zaprosić Państwa do krótkiej ankiety. Chciałybyśmy się dowiedzieć, co się Państwu najbardziej podobało, czy są jakieś uwagi. Adres taki jak na slajdzie tinyurl.com/ankieta-tik też jest na Padlecie. Ta ankieta, także prosiłabym teraz w trakcie, jak my będziemy mówić, żeby króciutko nam wypełnić. Z ciekawości, jeżeli ktoś chce zostawić do siebie kontakt, to też bardzo proszę, ale nie jest wymagany. Również zachęcamy do kontaktu z nami. Mam nadzieję, że te aplikacje, które dzisiaj pokazałam, pozwolą Państwu przejść na te wyższe poziomy. Pamiętają Państwo, że opowiadałam dzisiaj o modelu SAMR, o czterech etapach wykorzystania technologii w edukacji. Te pierwsze dwa najprostsze najczęściej wykorzystujemy. Mam nadzieję, że te narzędzia, które dzisiaj pokazałyśmy, pozwolą Państwu przejść na ten wyższy poziom nauczania i ta technologia tak naprawdę będzie uzasadniona. Nie będziemy sobie zadawali pytań, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, tylko będziemy widzieli, że to faktycznie działa i faktycznie się sprawdza w naszej pracy. Ja bardzo chciałabym teraz podziękować
w Super Belfrom, którzy bardzo nas wspierali. Chciałabym podziękować Agnieszce za współpracę, bo naprawdę się fajnie współpracował Państwu obecnym na sali, Orkę za zaproszenie, że miałyśmy tą okazję pokazać szerszemu gronu nauczycieli, jak tutaj można działać. Dziękuję Jackowi Ściborowi, który założył tą grupę. Ja jestem tam od roku właśnie i w życiu przez rok się tyle nie nauczyłam. Dziękuję wszystkim. Teraz nie będę wymieniać ich z imienia i nazwiska, chociaż bym chciała. Jest to bardzo dużo osób, które chętnie się dzielą z nami swoją wiedzą, wspierają nas i naprawdę wszystko, co się dzisiaj pokazałyśmy, to tak naprawdę nauczyłyśmy się dzięki tej grupie i Państwu również życzę, żebyście mieli taką okazję działać w takiej sieci współpracy jak my, bo to jest naprawdę niesamowite. Także tam dziękuję, Agnieszka. Kasia już wszystkich wymieniła. Ja przyłączam się do tych podziękowań i dziękuję Kasiu również. Dziękuję bardzo. Ja także chciałabym podziękować. Oczywiście przede wszystkim chciałabym podziękować moim koleżankom, Kasi i Agnieszce, za niezwykłe prowadzenie tych warsztatów. Cały czas słuchając Was, słuchaliśmy, czytaliśmy to, co piszą nasi uczestnicy na czacie. Są pod ogromnym wrażeniem zarówno jasności przekazu, dobrego doboru pomysłów i wszyscy nam obiecują nie tylko to, że i podczas wakacji, a potem w przyszłym roku szkolnym te wszystkie nasze propozycje będą wykorzystywać na lekcjach, ale także obiecują nam udział w kolejnych naszych warsztatach, które wierzę w przyszłym roku także będziemy organizować. To jest dla nas wszystkich, myślę, że ogromny sukces. Sukces związany z tym, by pokazywać właśnie tak jak mówicie, jak mądrze, ale też w sposób skuteczny wykorzystywać technologię w edukacji. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję też oczywiście wszystkim Państwu, którzy zdecydowaliście wziąć się udział w tym warsztacie. Dziękuję za rozmowy na czacie, dziękuję za pytania. Staraliśmy się na nie także na bieżąco odpowiadać. Dziękuję uczestnikom tych warsztatów, którzy są tutaj z nami w siedzibie wydawnictw. Bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję także Państwa widzieć. Czytając wypowiedzi na czacie, bardzo cieszyło mnie także i to, że wskazywaliście Państwo na to, że te nasze propozycje, które dzisiaj i 3 tygodnie temu Państwu przedstawiliśmy, nie są jedynymi, że jest także bardzo wiele innych narzędzi, także zasobów, które powstają w różnych miejscach i w różnych instytucjach, które pozwalają ciekawie i skutecznie pracować z uczniami na lekcjach. Te zasoby powstają w ramach różnych programów, projektów, także w instytucjach takich jak wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do własnych poszukiwań, do tego, by być może w przyszłości razem z nami eksplorować inne nowe narzędzia, o których dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy. Na koniec życzę Państwu także dobrych wakacji, dobrego odpoczynku i wierzę, że będziemy się spotykać w przyszłym roku szkolnym na kolejnych naszych warsztatach i że będą one zyskiwały równie wiele Państwa ciepłych słów. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia po wakacjach.